Dziesięciu sławnych członków Ku Klux Klanu. Clarence Morley, urodzony 9 lutego 1869 roku, zmarł w 1948 roku. Gubernator Colorado Republikanin. Zanim został gubernatorem był sędzią w Denver w Kolorado. Był członkiem Ku Klux Klanu, który był ważną siłą w polityce Kolorado w latach dwudziestych i był w dużej mierze odpowiedzialny za podział głosów republikanów i demokratów, co umożliwiło zajęcie urzędu gubernatora przez Morleya. Jest uważany za najbardziej ekstremalnego gubernatora Colorado w historii. Był skrajnie antykatolicki i nacjonalistyczny. Zachęcał szkoły wyższe do zwalniania katolickich nauczycieli i walczył o odebranie prawa do nauki katolików. Ponadto zakazał używania wina w trakcie mszy świętej. Ogólnie był zwolennikiem zakazania spożywania alkoholu. Oraz oczywiście chciał sprawić, żeby Colorado było białe. David Duke, amerykański polityk, pisarz i historyk. Znany antysyjonista, antykomunista, biały nacjonalista, zwolennik tzw. teorii spiskowej dotyczącej rządzenia światem przez Żydów oraz negacjonista holokaustu, wielki mistrz Ku Klux Klanu, członek Izby reprezentantów Luizjany, w 1988 roku, mając nominację partii populistycznej, kandydował na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wypowiada się przeciwko temu, co nazywa żydowską kontrolą. Wspiera sprzyja i promuje zachowanie kultury Zachodu oraz tradycyjnych chrześcijańskich wartości rodzinnych, likwidację amerykańskiego urzędu podatkowego, dobrowolną segregację rasową komunizm i biały separatyzm. Arthur Raymond Robinson, senator z Indiany, zmarł w 1961 roku. Podczas I wojny światowej służył w armii amerykańskiej jako pierwszy porucznik, kapitan i major. Służył we Francji. Był sędzią Sądu Najwyższego hrabstwa Marion w latach 1921-22. 20 października 1925 roku został powołany do Senatu Stanów Zjednoczonych przez gubernatora Edwarda Jacksona. Był masonem i członkiem Kukluk z Klanu. Ed Jackson był amerykańskim adwokatem, sędzią i politykiem. Wybranym od 32 stycznia 1925 roku do 14 stycznia 1929 roku gubernatorem amerykańskiego stanu Indiana. Został również wybrany na sekretarza stanu Indiana. Jackson związany był z przywódcami Ku Klux Klanu i zaangażował się w kilka skandali politycznych. Został oskarżony o faworyzowanie porządku obrad klanu podczas sprawowania urzędu. W 1920 w roku został zbadany i osądzony w związku z zarzutami łapówkarskimi związanymi z próbą przekupienia poprzedniego gubernatora, ale nie został skazany. Za jego sprawą nawet połowa miejsc urzędniczych w Indianie była obsadzona przez członków Ku Klux Klanu. Po zakończeniu kadencji wyjechał ze swojego stanu w niełasce. Edward White, amerykański prawnik, w latach 1891-1894 reprezentował stan Louisiana w Senacie Stanów Zjednoczonych. Był członkiem Ku Klux Klanu. Później, podczas pobytu w Sądzie Najwyższym, zatwierdził film Narodziny Narodu, który pomógł w wznowieniu działalności klanu w latach 20. XX wieku. Bib Graves Demokratyczny polityki 38. gubernator Alabamy, pierwszy gubernator Alabamy pełniący to stanowisko przez dwie kadencje. Został prowadzony na stanowisko dzięki działalności członków Ku Klux Klanu, a gdy pełnił urząd wspierał organizację, a przy tym starał się o wejście członków Ku Klux Klanu w jak najwyższe szeregi władzy. James Eli Watson, senator z Indiany oraz drugi oficjalny przewodniczący z Senatu, został oskarżony o członkostwo w Ku Klux Klanie oraz o szantażowanie innych polityków. Niestety na temat jego powiązań z Ku Klux Klanem nie wiadomo zbyt wiele. Hugo Black, amerykański polityk i sędzia. Jako członek Partii Demokratycznej, Black reprezentował stan Alabama w Senacie w latach 1926-1937. Był także sędzią Sądu Najwyższego USA w latach 1937-1971. Uważa się, iż Black był jednym z najbardziej wpływowych sędziów Sądu Najwyższego ubiegłego stulecia. Black został nominowany na to stanowisko przez prezydenta USA, Franklina Roosevelta, i zatwierdzony przez Senat. Ugo Black 11 sierpnia. 1921 roku poproszony został o obronę pastora Edwina. Stevensona, członka Ku Klux Klanu oskarżonego o zastrzelenie księdza Jamesa Kaleja, przywódcę dużej społeczności katolickiej w parafii Świętego Pawła w Birmingham. Podczas procesu, w którym sędzia prowadzący oraz kilku członków ławy Przysięgłych było członkami klanu, Black zwrócił się do świadka słowami: Jest pan katolikiem, prawda? w celu zdyskredytowania go przed zdominowaną przez klan ławą Przysięgłych, a przecież Ku Klux Klan był antykatolicki. Stevenson został w 1926 roku Black nie tylko wziął udział w stanowej konwencji ku Klux Klanu, ale także wygłosił przemowę do zgromadzonych delegatów. Robert Byrd amerykański polityk ze stanu Virginia Zachodnia, jeden z najwyżej postawionych i najbardziej wpływowych członków partii demokratycznej. Był najdłużej piastującym mandat senatorem federalnym i członkiem kongresu w ogóle. Młody Byrd, jak wielu młodych południowców tego czasu, wstąpił w szeregi Ku Klux klanu. Miał wtedy 24 lata i znajdował się w jego szeregach do końca 1942 roku. A więc dość krótko. Klan nie był zbyt silny we Virginii Zachodniej. Według Niektórych w tym stanie nie był organizacją tyle terrorystyczną i bojówkarską, ile polityczną. I tak działał. Mimo krótkiego okresu, był głową lokalnej organizacji Ku Klux Klanu, ze tytułem Egzaltowanego Cyklopa i Rycerza. Sam w dużej mierze ją zorganizował, choć w późniejszym okresie Byrd przyjął poglądy o wiele bardziej umiarkowane, a nawet w pewnym sensie liberalne, to w początkowym okresie swej drogi życiowej był rasistą i zwolennikiem segregacji rasowej. Zarzuty o rasizm powracały zresztą bardzo długo, choć nie przeszkadzały mu w karierze, a do śmierci organizacje murzyńskie uważały go raczej za sojusznika. Nathan Bedford Forrest, generał Konfederacji, przypuszczalnie najsłynniejszy kawalerzysta i partyzant wojny secesyjnej. Forrest jest uważany przez wielu historyków za najbardziej innowacyjnego generała tej wojny. Jego pełna sukcesów taktyka wojny podjazdowej jest do dzisiaj studiowana na uczelniach wojskowych. Po wojnie reputacja generała Foresta ucierpiała na skutek oskarżeń o brutalność w czasie bitwy o Fort Pillow oraz członkostwo w Klux sklanie, którego został pierwszym przewodniczącym w historii. Więcej o tym opowiadam dziś na kanale Światowa Historia, więc zapraszam. Ponadto nazwisko Foresta jest bardzo ważną częścią popkultury, gdyż właśnie od niego wzięto nazwisko Foresta Gampa. W tym przypadku Forrest ma przypominać, że ludzie czasami robią rzeczy bez sensu. Właśnie Nathan Forrest jest tak odbierany przez wielu Amerykanów i nie tylko, jest ogólnie odbierany przez wielu ludzi jako osoba, która robiła wiele rzeczy bez sensu. Najpierw zbrodnie w trakcie wojny secesyjnej, później utworzenie Ku Klux Klanu, a raczej zjednoczenie go. Co było tak naprawdę głupim krokiem w jego karierze, a dodatkowo to, jemu przypisuje się białe płachty, białe szaty i białe nakrycia dla koni, których używają członkowie Ku Klux Klanu. Podobno to on był pomysłodawcą i jako pierwszy zaczął tego używać. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Koniecznie. Wejdźcie na kanał Światowa Historia, gdzie poruszyłem temat Ku Klux Klanu, przedstawiłem jego historię oraz zapraszam na kanał Inwigilator, gdzie lada moment zaczną się pojawiać nowe filmy, ponieważ już nad nimi pracuję. Wiem, że kanał był zawieszony dość długo, ale mam nadzieję, że bardzo szybko wróci. I jednym z głównych pomysłów są krótkie animacje, które spotkały się z dość dobrym odbiorem swego czasu. Niestety długo się je robi, ale postaram się jak najczęściej je tworzyć i postaram się, aby dotyczyły wydarzeń aktualnych. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o takim pomyśle. Koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, ponieważ to pozycjonuje kanał. No i dajcie znać, o czym chcielibyście kolejny odcinek, ponieważ często inspiruję się waszymi komentarzami. Trzymajcie się, cześć.